Dzień dobry. Mam na imię Piotr i chcielibyśmy dzisiaj Ci zadać parę pytań w sprawie naszego nowego projektu Zapytaj SCP. Dobrze, nie będę bez zbędnych wstępów, po prostu zaczniemy. Pierwsze pytanie. Czy wierzysz w Boga? Dziwne pytanie jak na początek, doktorze. Wystarczy, Piotr. Ale wydaje mi się, że dość konieczne do zrozumienia problemu, jakim jest moja praca. Nazywam ją problemem, bo dla wielu... Trochę odbiegasz od tematu, okej? Ach, tak. Wierzę w Boga. A przynajmniej w coś, co powołało mnie do pracy. W końcu nie śpiewam piosenek religijnych od tak. Są one wyrazem zaufania. Okej, dobra. Drugie pytanie. Czy jeśli ktoś weźmie pigułkę SCP-500, to czy nadal będzie miał tą chorobę? Jedyne efektywne lekarstwo jest moje. Ale ów obiekt, o którym wspominasz, rzeczywiście uśmierza objawy choroby. Ale tylko objawy. Dobrze, w takim razie trzecie pytanie. Co masz pod maską? Jaką maską? No tą, co masz... A nieważne. Dalej, jak rozpoznajemy ludzi chorych? Objawy są różne, zależne od pacjenta. Ale tylko ja wiem, którzy są chorzy. Jednakże niewielu z was zdaje się być zdrowymi. Tak jak na przykład ty, doktorze. Czyli? Czyli ludzie chorzy są zaślepieni. Nie zdają sobie sprawy z tego, że są chorzy, a sami próbują leczyć innych. Okej, skoro to już mam z głowy... Czy czujesz głód? Tak, a zarazem nie. Czuję ciągły głód sprawiedliwości i pożądanie wypełnienia mego przeznaczenia, którym jest leczenie plagi. Jak masz na imię? Moje imię. Mam wiele imion. Wy znacie zaledwie parę z nich, ale wasza ogólnie przyjęta nazwa lekarza czy doktora zdaje się mi pasować najbardziej. Czyli imię doktor. No fajnie, dobra. Skąd jesteś? Byłem w wielu miejscach, a pamięć co do tego pierwszego, które ujrzałem tuż po otworzeniu mych oczu, jest na tyle zatarta, że odpowiedź na to pytanie byłaby dość niejednoznaczna. Czy wiesz o SCP-008, plaga zombie, i czy masz na to lekarstwo? Plaga, którą leczę, jest o wiele bardziej poważna. Lekarstwo jest na wszystko, ale nie na plagę. Na prawdziwą plagę, jaką jest pomór, jest tylko jedno lekarstwo. Świetnie, czyli mamy dwie plagi, fajne. Czy wiesz, co się stało z innymi SCP podczas tak zwanego containment breach? Zbiegły. Szerząc prawdę o tym, że prawdziwe lekarstwo powinno zostać uwolnione razem z nimi. Jaką konkretnie plagę leczysz? Pomór, doktorze. Wydaje mi się, że kiedyś już wam o tym wspominałem. Czy wiesz, że osoby przez ciebie leczone tracą inteligencję? Tracą świadomość. Ona jest źródłem choroby, miły panie. Wydaje mi się, że nie wiecie jeszcze, jakim błogosławieństwem jest nieświadomość. Jaki masz stosunek do klasy Keter? Niebezpieczeństwo. Zagrażające wam. Tak jak plaga, którą leczę. Jednakże to zupełnie inny poziom niebezpieczeństwa. Tu jesteście bezpieczni. Ale poza murami bezpiecznych laboratoriów i placówek jesteście odkryci, martwi, chorzy. Ile masz lat? Zbyt wiele, żebym mógł spamiętać. Zbyt mało, by wypełnić moją misję. Czy gdybyś umiał przeprowadzić operacje chirurgiczne, to byś ulepszał swoje to znaczy pacjentów? Doktorze, ja umiem przeprowadzać operacje chirurgiczne i wydaje mi się, że wiele razy wam to już udowodniłem. Nie zależy mi na ulepszaniu czy usprawnianiu ludzi. Nie gardzę nimi, ale równocześnie są mi obcy. Jestem tu tylko po to, żeby wypełnić moje powołanie. Czy przyjaźnisz się z SCP-682? Nie. Kategorycznie nie. On jest chory. Moje lekarstwo, ono wobec niego jest jak...
Jest jak? Dobrze. Przejdźmy dalej. W jaki sposób wyczuwasz obecność plagi? To tak jakbyś zapytał, w jaki sposób widzisz, w jaki sposób czujesz zapachy i słyszysz odgłosy świata. To rzecz wrodzona, doktorze. Jak to możliwe, że w swoim ciele wytwarzasz narzędzia do leczenia? To nie są tylko narzędzia. Są częścią mnie, nieodłączną. Jak dłoń potrzebna ci do pisania tych twoich notatek. Tak samo moje narzędzia do wypełniania mojego zadania. Co myślisz o personelu klasy D? Pacjenci. Wasze metody leczenia ich są dość niekonwencjonalne i mało skuteczne. Ale ci, którzy trafiają do mnie, mają naprawdę wielkie szczęście. Powinni wam za to dziękować. Z czego jest zrobiona twoja torba? Okej, dobra, dalej. Czy komunikowałeś się z jakimiś SCP, nie licząc SCP-035? Kontakty są dość utrudnione, nawet w tych dziwnych momentach, kiedy mam okazję pozwiedzać wasze ośrodki. Ale tak, kontaktowałem się z paroma innymi SCP. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Czy wiesz, co by się stało, gdybyś spróbował, nie wiem, wyleczyć, dotknąć SCP-106? Nie pyta się proroka, co by się stało, gdyby dotknął diabła. Tak samo nie pyta się lekarza, co by było, gdyby dotknął trędowatego. Macie tu dziwne przypadki pacjentów, doktorze. Dziwi mnie, że jeszcze nie dopuściliście mnie do nich. Jesteście nad wyraz niekompetentni, jak na lekarzy. Jednak i tak was w pewnym stopniu podziwiam. Dziękuję ci bardzo. To będzie wszystko na dzisiaj. Spotykamy się za tydzień o tej samej godzinie, tak? No to, do zobaczenia. Mam nadzieję, że wtedy też będziesz skory do rozmów. W przeciwnym wypadku będziemy musieli cię zmotywować.